Nabożeństwo trzecie. This morning we're getting into very interesting subject. Będziemy mówili na temat bardzo interesujący. When I was studying Bible, when I just became Christian. Gdy czytałem Pismo Święte, studiowałem Słowo Boże, zaraz po tym jak zostałem chrześcijaninem, I became so confused. To bardzo często pojawiało się takie zamieszanie w mojej głowie. I don't know why people are not confused when they study the Bible. Nie wiem, jak to możliwe, że niektórzy nie odczuwają czegoś takiego, gdy na początku czytają Biblię. Brothers and sisters, Bible is a confusing book. Bracia i siostry, Pismo Święte jest właśnie taką księgą, która może wywołać w naszym umyśle coś takiego. If you don't know, jeśli nie wiecie, the difference between the fact and truth. Jaka jest różnica między prawdą i faktem? Yes. If you don't know the difference between the fact and truth and fact. Jeśli nie wiecie, na czym polega różnica między faktem i prawdą. Bible is utterly confusing book. To wtedy Biblia może spowodować takie zamieszanie. Let's open up to Matthew chapter 7:22. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Matthew 7:22. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Are you confused or not? Czy teraz rozumiecie to, co przeczytaliśmy, czy nie? Czy macie z tym jakiś problem? Are you confused? Czy odczuwacie coś takiego jak zamieszanie w umyśle z powodu przeczytania tego wiersza? If you're not confused, it's strange to me. Jeśli nie macie żadnych problemów, to dla mnie na przykład jest to dziwne. I am utterly confused after reading this. Ja po przeczytaniu tego mam spory problem. Do you know why I'm confused? Wiecie dlaczego? It says. Dlatego, że czytamy tu. Verse 23. Przeczytajmy jeszcze wiersz 23. A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. That verse 23 confused. To właśnie ten wiersz 23 sprawia, że ja mam problemy ze zrozumieniem tego fragmentu. Do you know why? Wiecie dlaczego? God is omniscient. Bóg jest przecież wszechwiedzącą istotą. He knows everything. On wie wszystko. He knows everybody. I zna każdego. And he says. I mówi tutaj. I don't know you. Nie znam was. If you're not confused. Jeśli nie macie problemów z tym fragmentem. I don't know why. To nie wiem dlaczego. Anyway, it is written this way. W taki sposób to zostało napisane. Now. How do I read it? Ale chodzi o to, jak ja to czytam. How do you read it? Jak wy to odczytujecie? The fact is. Faktem jest. Jesus says, I don't know you. Że Jezus powiedział, nie znam was. Okay. Is that the real fact? Ale czy to jest takim rzeczywistym faktem? Jesus don't know these people? Czy Jezus naprawdę nie znał tych ludzi? Jesus know them. Przecież Jezus znał. Jesus knows them. Na pewno ich znał. What is the truth? Więc jaka jest prawda w odniesieniu do tego fragmentu? That's right. Właśnie. They are the one who did not know Jesus. Oni byli tymi, którzy nie znali Jezusa. They believed they knew Jesus. Oni wierzyli, że znali Jezusa. If I were Jesus, gdybym ja był Chrystusem, I could have said to them. Mógłbym im powiedzieć. You think you know me? Ty myślisz, że mnie znasz? You don't know me. Nie znasz mnie. Get out of from this. Wynoś się stąd. It is your fault. To twoja wina. That you don't know me. Że mnie nie znasz. You've been in church for 40 years. 40 lat byłeś w kościele. And you think you know me? I myślisz, że mnie znasz? I don't think so. Ja tak nie uważam. You don't know me. Nie znasz mnie. Go away. Możesz już iść. If I were Jesus, I probably said that. Gdybym ja był na miejscu Chrystusa, to pewnie bym tak powiedział. But Jesus is different from Sengali. Ale Jezus różni się od Sengali. Jesus is love. Bo Jezus jest miłością. Jesus is holy. Jezus jest świętością. You know what Jesus says? Wiecie, co mówi Chrystus? Do not put their sin on them. Nie przenoście ich grzechów na nich. Jesus always what? Taking their sin to him. Jezus zawsze bierze ich grzechy na siebie. That's what God is. Właśnie taki jest Bóg. The way Bible is written is always that way. I Pismo Święte zawsze właśnie w taki sposób jest napisane. Taking his people's sin unto him. To Bóg jest tym, który zabiera grzechy swojego ludu na siebie. He is being responsible. On uznaje siebie za odpowiedzialnego. So here, tak więc tutaj, what is Jesus is saying?
Co mówi Jezus? I don't know you. Jezus mówi: nie znam was. It is what? You know, these people came to Jesus. Ci ludzie przyszli do Jezusa. Don't you know us? Czy ty nie znasz nas? How hard we worked? Jak ciężko pracowaliśmy? You know, we established churches and przecież my zbudowaliśmy kościoły i organizowaliśmy zbory. We did stop smoking classes, you know. Prowadziliśmy odwykówki dla palaczy papierosów. Cooking classes, you know. Kursy zdrowego żywienia. We did a lot of work for you. Tyle pracy dla ciebie wykonaliśmy. But Jesus loved them. Czy Jezus ich kocha? Yes, yeah, tak, he loved them. Kocha ich. But he loved them, but they didn't know him. On ich kocha, ale problem polega na tym, że oni nie znają go. So I think what Jesus is saying is. Więc myślę, że Jezus miał na myśli. Jesus could not tell him that you don't know me. To, że nie mógł powiedzieć im, iż oni nie znają go. Jesus saying, ah, oh, forgive me. Jezus miał na myśli to, mówiąc: przebaczcie mi. I don't think I know you. Ja nie myślę, że ja was znam. I cannot save you. Nie mogę was zbawić. Isn't this beautiful? Czy to nie piękne? I think that's the truth. To jest właśnie prawda. Fact is, a faktem jest, they didn't know Jesus. Że oni nie znali Jezusa. But truth is, ale prawda, I don't know you. Mówi: nie znam cię. It's the nie truth. Znam was. And this is the way Bible should be read. I właśnie w ten sposób należy czytać Biblię. If you don't know this way, jeśli nie czytacie jej w taki sposób, Bible is utterly confusing. To wtedy czytanie Biblii może spowodować zamieszanie w naszych umysłach. There's so many confusing places in the Bible. I jest właśnie takich miejsc w Piśmie Świętym, które mogą spowodować problem w zrozumieniu bardzo dużo. Let me show you an example. Pokażę wam przykład. Let's open the First Chronicle. Pierwszą księgę Kronik. First Chronicle chapter 21. Rozdział 21. Pierwsza księga Kronik, 21 rozdział. Well, David is doing good job. Dawid wykonywał dobrą robotę. His nation is becoming stronger. Jego naród był coraz silniejszy. But there's always a danger of having invasion from foreign country. Ale zawsze istniało niebezpieczeństwo, że jakiś inny naród zaatakuje. In Israel. W Izraelu. The war is not up to the men. War is not up to the men to win or lose. To, kto zwycięży w wojnie, nie zależało od samego człowieka. War is up to whom? To zwycięstwo zależało od kogo? God. Od Boga. He will fight. On mógł walczyć. So, it is sin in Israel to be depend upon the number of the soldiers. Tak więc ten grzech, który popełniony w Izraelu, polegał na tym, że zaczęto polegać na ilości żołnierzy. It is the Lord Almighty will fight for them. A to przecież wszechmogący Bóg miał walczyć dla Izraela. But David forgot that. Ale oni zapomnieli o tym. David was so self-sufficient. Dawid był tak pewien siebie. And his dependency of Lord was forgotten for a while. I tak bardzo zapomniał o Bogu, że niestety popełnił błąd. It was definitely Satan did it. I na pewno przyczynił się do tego szatan. Satan tempted. Szatan kusił. David. Dawid. You're powerful. Ty masz teraz dużą moc. I think you better find out how many soldiers you have. Myślę, że lepiej będzie, jeśli ty sobie policzysz, ilu masz żołnierzy. If it is a less than certain number, then you need to have more soldiers. Jeśli będziesz miał mniej niż jakaś określona liczba, to wtedy będziesz potrzebował większej ilości żołnierzy. So Satan is tempting David away from God, right? Tak więc szatan kusił Dawida, aby on oddalił się od Boga. That's what it says. To właśnie o tym tutaj czytamy. Pierwsza księga Kronik, 21 rozdział, wiersz 1. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. And let's read verse 2 and 3. A następnie przeczytajmy wiersze 2 i 3. Rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu: idźcie i policzcie Izraela od Berszeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę. Lecz Joab rzekł: niech pomnoży pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. Lecz panie mój królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mego pana? Po cóż pyta o to mój pan? Po co ma to być przewinieniem Izraela? Okay, now you got the story, okay? Teraz już wiecie, o co chodzi w tej historii. Same event is described in the Second Samuel. To samo wydarzenie zostało opisane w drugiej księdze Samuela. Chapter 24. Rozdział 24. Second Samuel chapter 24. Druga księga Samuelowa, rozdział 24. It's the same event.
Ta sama historia tutaj została opisana. 24 rozdział 2 Księgi Samuela, wiersz 1. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Nurze, policz Izraela i Judę. I hope you're confused. Mam nadzieję, że teraz odczuwacie taki zamęt w swojej głowie, czytając te dwa fragmenty. Who did it? Kto to w końcu zrobił? Satan or God? Szatan czy Bóg? Then why God said he did it? Dlaczego więc Bóg powiedział, że to On zachęcił Dawida do tego? It is same thing. Even though they did not know Jesus. Pomimo tego, że oni nie znali Jezusa, Jesus says, I don't know you. To Jezus mówi: Ja was nie znam. Don't think Jesus said in Matthew chapter 7. Nie myślcie, że w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, when they come to Jesus, gdy oni podeszli do Jezusa, what a good work we did. Jak dobrą pracę wykonaliśmy. Jesus says, I don't know you. A Jezus powiedział: Nie znam was. Tak nie było. Jezus powiedział: Ja nie znam was. Of course he knows. Oczywiście on znał ich. Can you feel Jesus' heart? Czy możecie odczuć to, co przeżywał wtedy Jezus w swoim sercu? Jaki ból pojawił się w jego sercu? Że musiał im powiedzieć, że niestety będą musieli zginąć. Dla niego było to takim strasznym bólem, który przeszywał jego serce. It is easy to say. Łatwo jest powiedzieć. Satan tempted David to number his people. Że szatan kusił Dawida, by policzył swój lud. But it is very difficult to say. Ale trudno jest powiedzieć. God tempted David to do this. Bóg kusił Dawida, aby to zrobił. Why? Dlaczego? Because he will take entire responsibility. Dlatego, że Bóg w ten sposób bierze całą odpowiedzialność na siebie. That's why he can say this. To dlatego on może w ten sposób powiedzieć. This is love. Tu chodzi o miłość. This is in many different places. I w wielu różnych miejscach można znaleźć coś takiego. Many different places it is written this way. Wiele różnych fragmentów Pisma Świętego napisanych jest w podobny sposób. Let me show you one example in Isaiah chapter 29. W 29 rozdziale Księgi Izajasza jest podobny przykład. 29 rozdział Księgi Izajasza. This is very sad story. Okay. To jest bardzo smutna historia. Okay, verse 1. Wiersz pierwszy 29 rozdziału. Biada Arielowi, Arielowi, ognisku Bożemu, miastu, w którym obozował Dawid. Dodajcie rok do roku, niech święta dopełnią swojej kolejności. I understand the word Ariel means that it is a when you call the name to someone you really love. Jakie jest zrozumienie słowa Ariel? Gdy wzywacie kogoś, kogo naprawdę kochacie, it is kind of nickname. To jest takie nieprawdziwe imię, przezwisko, można było powiedzieć. When in America we call Richard. W Stanach Zjednoczonych mówimy na Ryszarda. Ricky. Ricky, czyli na przykład Rysiu. That's what Ariel means. To właśnie to słowo Ariel może mieć Ariel takie znaczenie. Is a nickname. To jest takie przezwisko. Nickname of the Israel or Jerusalem. Zdrobniała forma jakiegoś imienia. To jest takie zdrobniała forma nazwy Izrael. And God loves his people. Bóg kochał swój lud. Even though his people are so much sinning. I pomimo tego miłował, że jego lud tak bardzo grzeszył. And he said, Ariel. Więc Ariel. Mówi do swojego ludu: Ariel. Then he says, następnie mówi, verse 2. Wiersz drugi. And verse 3. Wiersz trzeci. I będę cię oblegał dookoła i obstawię cię strażami. I wzniosę przeciwko tobie bastiony. Isn't that crazy? Czy nie ma w tym czegoś bardzo dziwnego? It's just like this. Oh, Ricky, I love you. O, Ricky, ja ciebie kocham. Ricky, I love you. Kocham cię, Ricky. I'm gonna kill you. Ale zabiję cię zaraz. This is what it says. To właśnie coś takiego tutaj czytamy. Very confusing. Yeah. To jest bardzo dziwne. Whatever Satan does, God says he does, okay? Remember. Więc cokolwiek czyni szatan, Bóg bierze za to jakby na siebie odpowiedzialność. This situation right now is. Ta sytuacja tutaj. Satan just is now planning to destroy his people. Mówi nam o tym, że szatan właśnie planuje zabić lud Boży.
And God is so painful. I Bóg tak bardzo cierpi. And says, i mówi, I will destroy you. Ja was zniszczę. You know what that really means? Wiecie, co to tak naprawdę oznacza? Satan is planning to destroy. Że szatan planuje zabić ten lud. Okay, you got that point? Czy rozumiecie teraz? Read the product down. Ale przeczytajmy jeszcze kolejne wersety. 4, 5, 6. Wiersz 4, 5, 6. Wtedy poniżony aż do ziemi mówić będziesz i z prochu pokornie odzywać się będziesz. Twój głos dobędzie się z ziemi jak duch zmarłego, a twoja mowa z prochu jak szept. Lecz horda twoich nieprzyjaciół stanie się jak drobny pył, a zgraja tyranów jak zdmuchnięta plewa. Stanie się to nagle, w okamgnieniu. Że będziesz nawiedzony przez Pana zastępów grzmotem i wstrząsem, i głośnym hukiem, huraganem i wichrem, i płomieniem ognia pożarającego. Now we found out it was not God gonna destroy, right? Teraz już zauważamy, że to nie Bóg miał dokonać tego zniszczenia. It was the enemy. To wrogowie. What in fact what God says is, ale faktycznie Bóg mówi, He said, I'm gonna destroy you. Ja ciebie zniszczę. Then he says, a następnie mówi, your enemy will destroy you. Wasz wróg was unicestwi. Then he says, a następnie mówi, I'll destroy your enemy. Ja zniszczę waszych wrogów, to save you. Aby was zbawić. It is up and down, up and down. Tak więc pojawia się tutaj takie błędne koło. This is why if you read this and just say amen. Tak więc gdy czytacie coś takiego i bez zrozumienia mówicie po prostu amen, I don't understand. To ja was nie rozumiem. You must be confused. Musicie mieć jakieś problemy ze zrozumieniem tego fragmentu. Right? How can anyone say amen to this? Jak ktoś może powiedzieć amen, nie rozumiejąc czegoś takiego? You can only say either it's a two different way. Możecie powiedzieć. You can say amen when you know the truth. Albo amen tylko wtedy, gdy znacie prawdę. But according to if you don't know ale the truth, jeśli nie znacie prawdy, you only know the fact. I znacie tylko fakt. The way it is written. Czyli to, jak to zostało napisane. You say amen. I mówicie wtedy amen. Then you're schizophrenic, I think. To znaczy, że możecie mieć jakąś problem, na przykład schizofrenię. So I used to call this kind of stuff as divine schizophrenia. Tak więc ja tego typu sytuacje określam mianem takiej boskiej schizofrenii. To me, God looked like a schizophrenic, you know? Dlatego, że Bóg może robić wrażenie kogoś, kto ma problem ze schizofrenią. Let me show you another. Okay, first John chapter 1. Otwórzmy pierwszy list Jana, rozdział pierwszy. First John chapter 1, verse 5. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy i wiersz piąty. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. God is light. Bóg jest światłością. Look at carefully. God is Czytajcie light. Uważnie. Bóg jest światłością. In him is i w Nim no darkness nie at ma all. Żadnej ciemności. No darkness at all. Żadnej ciemności. Then what is darkness? Czym jest w takim razie ta ciemność? What is darkness? Czym jest ciemność? Okay. Chapter 2. Rozdział 2. Verse 11, I think. Wiersz 11. What is darkness? Czym jest ciemność? Verse 11. Wiersz 11. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. There's no hatred in God. W Bogu nie ma żadnej nienawiści. Hatred is darkness. Dlatego, że nienawiść jest tą ciemnością. Now you remember? Teraz pamiętacie? God is light. Bóg jest światłością. There's no darkness at all. I nie ma w Nim żadnej ciemności. And the darkness is hatred. A ta ciemność to nienawiść. God does not hate anyone. Bóg nie odczuwa do nikogo nienawiści. Let me show you this shocking thing. Romans chapter 9. Pokażę wam jeszcze jeden fragment, który jest czymś zdumiewającym. Znajduje się w liście do Rzymian w rozdziale 9. Verse 13. Wiersz 13. 9 rozdział listu do Rzymian, wiersz 13. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Amen. Powiecie amen? You don't want to be schizophrenic anymore, right? Nie chcecie już więcej mieć objawów schizofrenii. Tell me the truth. Powiedzcie mi prawdę. God never hated Esau. Bóg nigdy nikogo nie nienawidzi. It is Esau hated God. To Ezaw odczuwał nienawiść do Boga. But God says, ale Bóg mówi, I hate it.
hated his soul. Ja znienawidziłem, wzgardziłem Ezawa. As he was saying this, i gdy to mówił, he has tears in his eyes. Miał łzy w oczach. He wanted Esau also to be saved. On chciał, bardzo chciał, aby również Ezaw był zbawiony. But Esau refused it. Ale Ezaw odrzucił łaskę zbawienną. And that's why he says, dlatego mówi, I hated Esau. Ja nienawidzę Ezawa. You have to feel the tears in Jesus' eyes. Musicie widzieć łzy w oczach Jezusa. This is what we know Jesus. To właśnie w ten sposób powinniśmy znać Jezusa. If you're only struggling how it is written, a jeśli tylko zmagacie się z tym, jak to zostało napisane, never feeling, never touched by the love of Jesus, to nigdy nie zostaniecie dotknięci miłością Bożą. Then you're typical Laodicea. I wtedy będziecie taką typową Laodyceją. Love is the message. Miłość jest tym przesłaniem. God is love. Bóg jest miłością. You know, so I don't want to say this divine schizophrenia. Tak więc ja nie chcę mieć czegoś takiego jak taka boska schizofrenia. God is not schizophrenic. Dlatego że Bóg nie ma nic wspólnego z schizofrenią. Bóg jest miłością. Do you know why it sounds schizophrenic? Wiecie dlaczego to wygląda jak objaw schizofrenii? Love sometimes sounds like schizophrenia. Dlatego że miłość czasami wydaje się mieć takie objawy. When you love someone so dearly, gdy kogoś bardzo kochacie, you begin to speak strange way. Wtedy zaczynacie dziwnie mówić. You don't wanna just say. Nie chcecie tylko powiedzieć. A fact. Nie chcecie tylko mówić o faktach. There was a woman came from Korea to San Francisco. Pewna kobieta przyjechała z Korei do San Francisco. Her husband got cancer and died. Jej mąż zachorował na raka i zmarł. At that time she was pregnant. W tamtym czasie ona była w ciąży. And after husband's death, she gave birth to a son. I po śmierci męża dopiero urodziła syna. He looked like, the son looked like husband. I ten syn wyglądał dokładnie tak jak jej mąż. So she was devoted entire life for her son. Tak więc całe swoje życie poświęciła temu synowi. He was son and husband. On był dla niej i synem i mężem. And she raised. I ona wychowywała go tak jak potrafiła najlepiej. It was a joy to be with him. I dla niej było największą radością, że mogła być z nim. He became 16. Potem, gdy dorósł, miał już 16 lat. And in 16 they give you driver's license in the States. I w wieku 16 lat już można otrzymać prawo jazdy. And the son wanted to buy a car. I ten jej syn zapragnął mieć samochód. And mother bought him a car. I ta matka kupiła mu samochód. Then mother told him. I wtedy powiedziała mu: Please. Proszę, do not speed. Musisz jeździć ostrożnie. Nie jedź zbyt szybko. Make sure you wear the safety belt. Zawsze pamiętaj, aby założyć pas bezpieczeństwa. Please drive carefully. Bardzo proszę, staraj się jeździć ostrożnie. Moses law. Tak więc to było czymś w rodzaju prawa mojżeszowego. And this is love. I to jest prawo z miłości. And son said, więc syn powiedział, yes, mom. Dobrze, mamo. One day, któregoś dnia policeman came. Policjant przyszedł do jej domu. His son was not coming back. Her son was not coming. Jej syn przez jakiś czas nie wracał. Policeman says, więc policjant powiedział, driver's license of his, her son. Pokazał jej prawo jazdy, jej syna. Is this your son? I zapytał, czy to jest pani syn? Yes, this wskazując my son. Na zdjęcie. Tak, to jest mój syn. What happened to him? Co się z nim stało? Policeman said, policjant powiedział, I'm so sorry to say. Tak bardzo mi przykro. He just got killed in. Ale muszę pani powiedzieć, że on nie żyje. And policeman said. I dalej ten policjant powiedział. Your son was over speeding. Pani syn jechał z dużą prędkością. Your son was driving recklessly. Podróżował w taki, jechał w taki beztroski sposób. Your son did not even wear the safety belt. Nie zapiął nawet pasów bezpieczeństwa. It's all your son's fault. To była wina, w pełni wina pani syna. If mother does not love him, gdyby ta matka nie kochała tego syna, what can she say? To co mogłaby powiedzieć? Policeman, Mr. Policeman, panie policjancie, I told him everything. Mówiłam mu o tym wszystkim. To wear the safety belt, żeby zakładał pas. And not to speed. Żeby nie przekraczał dozwolonej prędkości, żeby ostrożnie jeździł. So he violated all the law. Więc on wszystkie te zasady pogwałcił. So he died. I zmarł w wyniku tego. That's his fault. To jego wina. It's fact. I to byłby fakt.
Do you think mother is going to talk about fact? Ale czy myślicie, że matka w takiej sytuacji będzie mówić o faktach? Fact is only powerful in the courtroom. Fakt ma znaczenie tylko podczas procesu sądowego. In the courtroom everything has to be fact. W sądzie wszystko musi być zgodne z faktem. But in the courtroom of Jesus. Ale w sądzie Jezusa. Fact alone cannot be admitted as evidence. Sam fakt nie może być uznany jako dowód. It has to be truth. To musi być prawda. That's the difference between this world and heaven. Taka jest właśnie różnica między tym światem i niebem. You know what mother said? Wiecie, co ta matka powiedziała? Oh, my son. Oh, mój syn. Why did I buy you a car? Dlaczego ja kupiłam ci samochód? I killed you. Zabiłam cię. I killed you. Zabiłam cię. That's the truth, isn't it? To była prawda. If you don't want to take that as a truth, jeśli nie chcecie uznać tego za prawdę, you will refuse the blood of Jesus from the cross. Możecie też odrzucić równie dobrze krew Jezusa Chrystusa z krzyża Golgoty. Tak? This is love of God. Taka jest Boża miłość. Can you imagine Jesus is saying, I hated Esau? No. Czy możecie wyobrazić sobie, że Jezus mówi, ja nienawidzę Ezawa? And so many people who used to work hard for the church. I tych wszystkich ludzi, którzy tak ciężko pracowali dla Kościoła. Come to him and says, oh Lord, what a wonderful job we did. Którzy przychodzą do Niego i mówią, Panie, jaką wspaniałą pracę dla Ciebie wykonaliśmy. They are not going to be saved. Oni nie będą zbawieni. And Jesus says, ale Jezus mówi, I'm sorry. Tak mi przykro. Forgive me. Wybaczcie mi. I just don't remember. Ja po prostu nie pamiętam was. You know, this is Bible. To jest właśnie Biblia. When you love, gdy kochacie, you're telling the lie. To wtedy mówicie kłamstwo. Because you love. Dlatego, że kochacie. And this is what Jesus did on the cross. I coś takiego uczynił Jezus na krzyżu. So when you look at the Bible, tak więc, gdy czytacie Biblię, you have to paint the red blood of Jesus on the every single page. To musicie ją czytać poprzez pryzmat krwi Jezusa Chrystusa. If you only look at the ink and the white paper, jeśli czytacie tylko to, co zostało napisane piórem na białym papierze, no matter how you may be accurate logically, to bez względu na to, jak logicznie czytacie ten fragment, that is not admissible to the court of heavenly court. To ten niebieski sąd nie akceptuje tego. Do you have the truth? Musicie mieć prawdę. Do you know Jesus? Czy znacie Jezusa? That's the point. O to właśnie chodzi. There are many different places, and you'll find. Jest wiele innych takich miejsc. I want you to study at home. I chciałbym, żebyście studiowali to w swoich domach. And I'm thinking about writing a book on this subject. Teraz piszę książkę właśnie na ten temat. I'm collecting the data from the Bible in my computer. Dlatego, że zbieram różnego rodzaju dane biblijne na moim komputerze. Let me show you something very striking too. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze jeden taki uderzający fragment. Let's look at Isaiah chapter 2, verse 19. Księga Izajasza, rozdział 2, wiersz 19. Well, yesterday we look at this. Wczoraj również in terms of God kills or God doesn't kill, you know. Czytaliśmy ten fragment w odniesieniu do tego, czy Bóg zabija, czy nie. So don't take that as argument, okay? Tak więc nie bierzcie tego jako taki argument. That's a ridiculous way of looking at. Dlatego, że to jest taki śmieszny sposób spoglądania na ten fragment. So even though God's word, the wonderful word of love, can be heard as thunder. Tak więc czasami to cudowne Słowo Boże, Słowo miłości, może być odbierane jako grom i błyskawica. And the lightning can kill. A błyskawica może zabić. Even though it is not God's intention, i nawet jeśli to nie jest zgodne z Bożą intencją, word of God can kill. To Słowo Boże może zabić. Now, look at this. Isaiah chapter 2, verse 19. Księga Izajasza, rozdział 2, wiersz 19. This is describing the day Jesus is coming as a second coming. Tutaj mamy opis tego wielkiego dnia powrotu Jezusa Chrystusa na ziemię. 19 wiersz. I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, gdyż powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. What do you think? Co myślicie o tym? My point is this.
Ja mam takie zrozumienie tego. Who are the they? Kim są ci, o których tutaj mowa? Who does not know Jesus, right? To są osoby, które nie znają Jezusa. They shall go into the holes of the rocks and into the cave of earth from the terror of the Lord. I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem. And what? I co dalej czytamy? Glory of his majesty. I przed blaskiem, albo w języku angielskim, chwałą jego majestatu. What it says is, ten fragment mówi nam, for those who belong to Jesus, że dla tych, którzy należą do Jezusa, his second coming will be glory of God, right? Powtórne przyjście Chrystusa będzie czymś chwalebnym, będzie chwałą Bożą. But the same glory of God is, ale ta sama chwała Boża, blask Jego przyjścia, terror, jest czymś w rodzaju terroru to those who does not belong to Jesus. Dla tych, którzy nie należą do Jezusa. So, if you see this, tak więc gdy widzicie to w ten sposób. Don't get into this simplistic argument God kills or not. Gdy czytacie taki fragment, to nie sprowadzajcie tego, czy Bóg zabija, czy nie. Many people will be killed. Wielu ludzi będzie zabitych. By the glory of God. Poprzez chwałę Pana. But remember what I said. The most important point is, że najważniejsze w tym those evil people being killed jest to, że chociaż ci źli ludzie zostaną unicestwieni przez chwałę Bożą, is not, to nie chodzi tutaj o to, not, o co tu nie chodzi. The intention, że nie chodzi tu o to, że Bóg ma taki zamiar, of God. Że jest to Bożą intencją. That's the clear point. It is intention or not intention. Chodzi tu o to, czy Bóg ma taki zamiar, czy nie. Czy jest to zgodne z Jego intencją. So, I want you to remember this very important point. Tak więc chciałbym, żebyście o tym pamiętali, bo jest to bardzo ważne. Satan always szatan zawsze tempt you to belong to either right or left. Kusi was, abyście przyjęli takie zrozumienie albo takie. To divide the church. Po to, aby dokonać takiego podziału w Kościele. So Satan says, tak więc szatan mówi, he kills. On zabija. Don't you remember he said he hated Esau? Nie pamiętasz, że powiedział, że nienawidzi Ezawa? This is what those people who does not know the truth only know the letter, written letter claims. To są właśnie takie osoby, które nie znają prawdy, a jedynie koncentrują się na literze. On the other hand, a z drugiej strony, oh God never kills. O Bóg nigdy nie zabija. Right or left. I nie wiecie, po której stronie stanąć. That's what Bible teaches. I właśnie to not lean on the right. Biblia mówi, aby nie kuleć to not lean on the left. Ani na lewą, ani na prawą stronę. Listen carefully. A small voice is coming. Słuchajcie uważnie tego cichego głosu, który pochodzi od Ducha Świętego. In the middle. I stójcie pośrodku. This is the way. To właśnie jest najlepsza droga. So we need to be very careful. Tak więc musimy być bardzo ostrożni. And many sinners will get killed. Wielu grzeszników niewątpliwie zginie. Also, we can see we have another dilemma here. Mamy tu jeszcze inny dylemat. James chapter 1. Księga Jakuba, rozdział 1. Verse 13. Wiersz 13. I don't know how about Polish Bible, but nie wiem jak ten tekst przetłumaczony jest w polskiej Biblii. In Korean Bible, ale w koreańskiej. And also in Greek, in w języku Greek, greckim. It's same thing, tempted and tested. Występują te same słowa. Kuszony czy wystawiano na próbę. In English they translate somewhere tested, somewhere tempted. A w języku angielskim w jednym przekładzie występuje słowo kuszony, a w drugim wystawiany na próbę. I don't think it is right. Ale nie wydaje mi się, że to jest poprawne. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. Tak więc czytamy tutaj, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. No one is tempted by God. Nikt nie może być kuszony przez Boga. But you know what? Abraham was tempted by whom? Ale Abraham był kuszony przez kogo? By God. Według słowa Bożego przez Boga. Is that really truth? Czy to jest tą rzeczywistą prawdą? I mean, is that the fact? Czy to jest fakt? I think it is the truth, you know. Myślę, że tak wygląda prawda. But I don't think it is fact. Ale nie myślę, że to jest fakt.
Do you think God does not know how faithful Abraham is? Czy wydaje wam się, że Bóg nie wiedział o tym, jak wierny mu był Abraham? God is omniscient. Przecież Bóg jest wszechmogącą istotą, wszechwiedzącą. God knows how Sengli is faithful or not faithful. Bóg wie o tym, czy Sengli jest mu wierny, czy nie. Does he have to really test and find out? Czy musi wystawiać mnie na próbę? What does it mean? Więc co to w końcu oznacza? Who is questioning Abraham's faith? Kto może poddawać w wątpliwość wierność Abrahama? Satan is Szatan to robi. Satan says, I don't think Abraham really loves you. Szatan mówi, ja nie myślę, że ten Abraham cię kocha. And Satan is doing this. I Szatan robi coś takiego. The reason why Abraham loves you is. Powód, dla którego Abraham cię kocha. Number one. Po pierwsze. You made him rich. Jest taki, że dałeś mu bogactwo. Number two. Po drugie. You gave him a son when he was 100 years old. Ty dałeś mu syna, kiedy miał 100 lat. That's not fair. A to nie fair. If you didn't give him a son. Gdybyś nie dał mu syna. I don't think he really loved you. To ja nie uważam, że on mógłby cię kochać. So therefore. Więc. If you ask him to bring son back to you. Jeśli poprosisz go, żeby zwrócił ci tego syna. You'll see him. To wtedy zobaczysz. He'll turn his back to you. Że on się odwróci do ciebie plecami. Is this logical argument? Czy jest to logiczny argument? Yes, it is tak? Absolutely logical. Absolutnie logiczny argument. God is God of justice. Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. He cannot refuse logical challenge. I nie może odrzucić takiego logicznego wyzwania. For whom? Z jakiego powodu? For everybody. Z powodu wszystkich. Especially for the angels. A szczególnie z powodu aniołów. When angels were listening what Satan says. Gdy aniołowie słuchali o tym, co mówił szatan, angels feeling same way. Mogli odczuwać to samo. Because angels are not omniscient. Dlatego, że aniołowie nie są wszechwiedzącymi istotami. Angels think, yeah, Lucifer is right. Aniołowie mogli pomyśleć, no, ten Lucifer chyba ma trochę racji. We have to see. Musimy to zobaczyć. But God knows. Ale Bóg wie, Abraham will never betray him, right? Że Abraham nigdy go nie zdradzi. But God is God of justice. Ale Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. He has to show that. I musi to pokazać. Abraham is really belong to him. Musi pokazać, że Abraham naprawdę należy do niego. So, God says, więc Bóg mówi, Abraham, Abrahamie, bring your son Isaac. Przyprowadź swojego syna Izaka. When Abraham heard this voice, gdy Abraham usłyszał ten głos, my son Isaac for the burnt offering? Mój syn Izak ma być ofiarą? Is this God's intention? Czy Bóg ma taki zamiar? Abraham knew God very well. Abraham bardzo dobrze znał Boga. Abraham says no. Więc powiedział nie. My God never accept human sacrifice. Mój Bóg nigdy nie zaakceptuje takiej ofiary w postaci mojego syna. This is what exactly Ellen White says in Desire of Ages. I właśnie dokładnie to mówi Ellen White w książce Życie Jezusa. If you read the early writings of Ellen White, gdy czytacie wczesne pisma Ellen White, Ellen White also understood as if God was testing. To Ellen White również wydawało się, że Bóg wystawiał wtedy Abrahama na próbę. Then Ellen White view become deeper. Ale następnie ona zgłębiała to zagadnienie. About time when she was writing Desire of Ages. I w czasie, gdy pisała Życie Jezusa, she has different view. To zmieniła trochę ten pogląd. You can check it. Okay. Możecie to sprawdzić. And then Abraham, the wisdom came. I wtedy mądrość dotarła do Abrahama. It's not God. I Abraham pomyślał, to nie It może być God Bóg. Wants my son back. To nie Bóg chce odebrać mi syna. He will never do such a thing, right? On nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. It's the great controversy. To musi chodzić o ten wielki bój. And he went. Więc poszedł. Gdy dotarli do góry Moria, do you know what he said? Wiecie, co Abraham powiedział? So he took two donkeys, wziął ze sobą dwa osły and a servant, right? I kilku swoich sług. Do you know what he says to the servant? I pamiętacie, co powiedział do sług? Okay, you guys wait here. Wy poczekajcie. We'll come up to the mountain. Udamy się na szczyt góry Moria. And we'll worship God. Oddamy Bogu cześć. And he says, i dalej powiedział, he didn't say, I will come back. Nie powiedział, ja wrócę z powrotem. He said,
ale powiedział: "We will come. My wrócimy z powrotem." You know, at that point, i wtedy I think God was very happy. Bóg jest bardzo szczęśliwy. Yes, Abraham. Tak, Abrahamie. You believe in my son Jesus. Ty wierzysz w mojego syna Jezusa. Why? Dlaczego? Because no human being can be sacrificed. Dlatego, że żadna ludzka istota nie może być ofiarą. For this God, dla tego Boga, only sacrifice, jedyną ofiarą is jest God's own son Jesus. Jedyny Boży Syn Jezus. Nothing can substitute. Nic nie może, ani nikt nie może zastąpić tej ofiary. And Abraham believed that i Abraham wiedział to i wierzył w Jezusa. And that was revealed to the universe. I to zostało objawione całemu wszechświatu. God and God's angels were happy. Bóg i aniołowie byli szczęśliwi. Yes! Tak. And Satan was depressed. A szatan wpadł w depresję. And God said to Satan, więc Bóg powiedział do szatana: "Is this enough?" Czy to już wystarczy? Satan says, not enough. A szatan mówi: nie wystarczy. We'll go on. Spróbujmy dalej. God says, okay. Bóg powiedział: dobrze. So Isaac and Abraham was coming. Więc Izak i Abraham szli dalej. And Isaac was shaking. I Izak zaczął się bać. You know, they always had a lamb. Zawsze przecież brali ze sobą baranka, to sacrifice. Aby złożyć go w ofierze. You know, in pagan, there was all pagans around them. A dookoła nich było pełno pogan. They all sacrificed something else. Oni zawsze coś składali w ofierze. Pigs. Świnie. Sometimes. Czasami. Isaac's friend. Czasami przyjaciół Izaka. The friend disappears. I zauważał, że jego koledzy znikali. Later on, Isaac found out that they were sacrificing. I któregoś razu zobaczył, że ktoś z jego kolegów został złożony w ofierze. Abraham always said to his son, więc Abraham zawsze mówił do swojego syna: our God in heaven, nasz Bóg w niebie, never accepts human sacrifice. Nigdy nie akceptuje ofiar z ludzi. He only accept his son. On akceptuje tylko ofiarę swojego syna. So this lamb is Jesus. Tak więc tym barankiem jest Jezus. He will die for our own sin. On umrze dla naszego zbawienia. And Isaac was always happy. I zawsze Izak był bardzo szczęśliwy z tego powodu. But today, ale dzisiaj, there's no lamb. Nie było żadnego baranka. And there's a knife. Był nóż. There's wood for the fire. Było drewno na ogień. And there's no lamb. Ale nie ma baranka. And Isaac was afraid. I Izak zaczął się bać. Do you know what Isaac said? Wiecie, co powiedział Izak? If you look at the Bible, he said, przeczytajmy to w Biblii. He said this. Powiedział tak: my father. Mój ojcze. Oh, there's fire. Mamy ogień. Where's the lamb? Gdzie jest baranek? He was afraid. Bał się. And you know what Abraham said? I pamiętacie, co odpowiedział Abraham? Here I am, my son. Tutaj jestem. You know what here I am means? Wiecie, co to znaczy? Jestem tutaj. To serce ojca nigdy się nie zmieniło. I am same father. Jestem tym samym ojcem. Don't worry. Nie martw się. Then he says, i następnie powiedział: the Lord will prepare. Bóg przygotuje his own sacrifice. Swoją własną ofiarę. I've been telling you all the time. Powiedziałem ci, mówiłem ci o tym cały czas. That means you're not. To oznacza, że ty sacrifice. Nie jesteś ofiarą. God prepares his own. Bóg przygotuje dla siebie ofiarę. And Isaac says, wtedy Izak powiedział, odetchnął z ulgą. And Isaac believed. I Izak uwierzył w to. They went to the top of the mountain. Następnie udali się na szczyt góry Moria. Oh, there's nothing. Ale niczego tam nie było. See, when Abraham said, gdy Abraham powiedział, the Lord will prepare Pan his own sacrifice, przygotuje dla siebie ofiarę, the lamb for the sacrifice, baranka na ofiarę. You know how happy God was? To wiecie, jak szczęśliwy był wtedy Bóg? God says, yes, Abraham. Bóg powiedział: tak, Abrahamie. Good boy. Zuch, chłopak. And Satan was more depressed. I wtedy szatan znów wpadł w depresję. But Satan says, we will go to where all the way. Ale szatan powiedział: zobaczymy, co dalej będzie się działo. There's nothing. Then Isaac says, Father, there's nothing. Wtedy Izak powiedział: ojcze, ale tu nie ma nic. Abraham says, wtedy Abraham mówi: our God, nasz Bóg, never take human sacrifice.
nigdy nie akceptuje ludzkich ofiar. So Abraham explained the great controversy. Więc Abraham wyjaśnił synowi, o co chodzi w tym wielkim boju. Why this is happening? Dlaczego do czegoś takiego doszło? So Abraham says. Więc Abraham powiedział. Why don't we, you and I? Dlaczego my, ty i ja? Give our God. Nie pokażemy naszemu Bogu. Victory over Satan. W jaki sposób można odnieść zwycięstwo nad szatanem? Why don't you go up to the altar? Więc dlaczego nie miałbyś położyć się na tym ołtarzu? So by faith in Christ. Tak więc przez wiarę w Chrystusa. Isaac agreed. Izak zgodził się. Okay, Dad. Dobrze, tato. So even though you get killed. Tak więc Abraham mu powiedział, nawet jeśli zostaniesz zabity, you will not be the sacrifice. To ty i tak nie będziesz tą ofiarą. And God will make your life. I Bóg może cię z martwych wzbudzić. Because you are not sacrifice. Dlatego, że ty nie jesteś ofiarą. God does not accept you as a... Bóg nie zaakceptuje ciebie jako ofiarę. It has to be the lamb provided by God himself. To musi być baranek, którego dostarczy sam Bóg. What a faith. Co za wiara. And Satan was depressed. I wtedy szatan popadł w jeszcze głębszą depresję. Then Abraham raised the knife. Wtedy Abraham uniósł nóż. By faith in Jesus Christ. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I don't want to go to heaven. Ja nie chcę udać się do nieba. Where there are so many people. Gdzie będzie tak wielu ludzi. Who can kill their son to come to heaven? Którzy zabili swojego syna, aby dostać się do nieba. That's righteousness by works. To jest usprawiedliwienie z uczynków. And they will boast. I będą się szczycić. Did you kill your son to come here? Czy ty zabiłeś swojego syna, żeby się tu dostać? Well, God tested one day. Bóg zrobił mi taką próbę któregoś dnia. Jeśli ja zabiję syna, więc ja to zrobiłem. So God let him in the heaven. Więc Bóg teraz pozwolił, żebym znalazł się w niebie. I don't wanna go there. Ja nie chciałbym się udać do takiego nieba. It'll be hell. Dlatego, że to byłoby piekłem. Abraham never meant to kill his son. Abraham nigdy nie miał na myśli tego, że zabicie jego syna to show his obedience. Pokaże, jak bardzo jest posłuszny Bogu. To establish his own righteousness. Nie chciał tego zrobić po to, aby pokazać swoją własną sprawiedliwość. By raising the knife, ale podnosząc nóż, Abraham revealed Abraham pokazał his faith swoją wiarę in the blood of Jesus. W krew Jezusa. God said, stop. I Bóg wtedy powiedział, stop. Then suddenly they heard the noise. I nagle usłyszeli jakiś dziwny dźwięk. There's a ram. Jest baran. His horns are stuck with the thicket. Rogami uwikłał się w cierniu. Do you know what it means? Wiecie, co to znaczy? A ram stuck. Że ten baran uwikłał się rogami w cierniu. Do you know what the thicket means? Wiecie, co oznacza cierń? Sin. Grzech. It is Jesus stuck. To Jezus. With a human sin. Uwikłał się. God prepared. Bóg przygotował his own sacrifice, swoją ofiarę, his son Jesus, swojego Syna Jezusa. Took that ram, i wziął tego barana. And then Abraham stabbed that ram, i Abraham przebił go nożem. And ram bled, i wtedy krew spływała z ciała red blood, tego barana, czerwona ram, krew. I ten baran nie żył. On that day, tego dnia they saw Jesus. Abraham i Izak widzieli Jezusa. Sent by God. Posłanego przez Boga. See, this is the story. I taka jest właśnie ta historia. So they could, both of them could come back to their servant. Tak więc obaj mogli wrócić z powrotem. As Abraham believed from the beginning. I dokładnie było tak, jak Abraham wierzył od samego początku. Praise the Lord. Chwała Panu. Isn't the beautiful story? Czy nie jest to piękna historia? So, I don't want to call divine schizophrenia. Tak więc ja wiem, że nie ma czegoś takiego jak ta boska schizofrenia. And I have my own name put on. Ja mam na to swoją własną nazwę. Sometimes I want to be a theologian too, you know. Czasami pragnę być teologiem. So I devised a theological term. Tak więc używam teologicznych nazw. I call it instead of divine schizophrenia. I na przykład zamiast boska schizofrenia. I call it divine active. Expression. Mówi o tym, że to jest takie boskie, aktywne wyrażenie. Because he never wanna express anything passively. Dlatego, że Bóg nigdy nie chce wyrażać czegoś w sposób pasywny, bierny. God never says, it's his fault.
Bóg nigdy nie mówi, to jest jego wina. It's his fault. To jego wina. Yeah, it's his fault. Albo jego. He did wrong. On zrobił to źle. God never says. Bóg nie mówi w ten sposób. God always says. Bóg zawsze mówi. It's my fault. To jest moja wina. That's an active role. I to jest właśnie takie aktywne wyrażenie tego. Divine active expression. Aktywne boskie wyrażenie. So please, my brothers and sisters. Tak więc pamiętajcie, bracia i siostry. Whenever you see in the Old Testament. Kiedykolwiek czytacie Stary Testament. Something look like a schizophrenic. Czasami może wam się wydawać, że ten fragment robi wrażenie czegoś schizofrenicznego. It is God's love. Ale tam objawiona została miłość Boża. When my wife were I were engaged. Gdy ja byłem zaręczony z moją żoną. I had to go to Poland, I had to go to America. I had to... Musiałem pojechać, udać się do Polski, do Stanów Zjednoczonych. A gdy byłem w Korei, mogłem pozostać tylko 10 dni. Then I go away from Korea to Australia. Więc potem znów z Korei musiałem polecieć do Australii. And about 40 days later I come back to Korea. I 40 dni później znów wróciłem do Korei. It was so painful, I to było takie bolesne. Leaving her in Korea, zostawiać ją w Korei. So whenever we go to airport, tak więc kiedykolwiek razem udawaliśmy się na lotnisko, for me to go away, po to, abym mógł it's odlecieć, most painful time. To był to czas, który naprawdę powodował wielkie cierpienie. My wife would say, i wtedy moja żona mówiła, I don't want you to go. Nie chcę, żebyś jechał. If I only take that word as factually, i gdybym przyjął to, co ona powiedziała w taki faktyczny sposób, I could say to her, to mógłbym powiedzieć jej, what are you talking about? O czym ty w ogóle mówisz? I have to go. Przecież muszę jechać. It's a stupid husband, you know? To byłby taki głupi mąż. But even though I'm stupid, but I'm absolutely correct. Ale pomimo tego, że byłby to taki głupkowaty mąż, to byłby w pełni poprawny w tym, co mówi. Because it is fact. Dlatego, że opierałby to, co mówi, na fakcie. But I want to be truthful to her. Ale ja chcę opierać to, co mówię, na prawdzie. She says, I don't want you to go. Więc ona mówi, nie chcę, żebyś wyjeżdżał. You know what I say? I wiecie, co ja mówię? I'm not going. Nie jadę. While we are driving to the airport. Pomimo tego, że przecież jedziemy na lotnisko samochodem. I'll stay with you. Zostaję z tobą. Am I telling a lie? Czy ja mówię kłamstwo? If you think it is lie, jeśli myślicie, że to kłamstwo, you don't know the truth. To nie znacie prawdy. You've never been in love. I nigdy nie wiedzieliście, czym jest miłość. In love, lie become truth. Jeśli jesteście zakochani, to wtedy kłamstwo staje się prawdą. The love has a very interesting power. W miłości jest taka bardzo interesująca moc. And we arrived at the airport. Więc przybyliśmy na lotnisko. I'm still leaving. I więc mówię, ja wyjeżdżam. But I'm still staying. Ale zostaję. So we check in. A więc sprawdzamy wszystko. Finally, I have to say goodbye. I w końcu muszę powiedzieć żegnaj. Then I felt. I wtedy odczuwam pinch. Jak ktoś mnie uszczypnął mocno. My wife pinched me. Moja żona uszczypnęła mnie. A ja powiedziałam, auć. You know what she said? Wiecie, co powiedziała? I hate you. Nienawidzę cię. Don't ever come back. Nigdy nie wracaj. And this stupid husband, i ten niemądry mąż, sitting in airplane, siedząc w samolocie, why she doesn't want me to come cały back? Czas myśli, dlaczego ona nie chce, żebym ja wrócił do domu. That's schizophrenia. To jest czymś w rodzaju schizofrenii. So if you become so factual, tak więc jeśli będziecie takimi faktycznymi, only, rzeczowymi ludźmi, that's schizophrenia, to wtedy możecie pokazywać takie objawy. You know, when you're in love, ale gdy jesteście zakochani, your language changes. To zmienia się wasz język. Almost schizophrenically. I robi on wrażenie czegoś, co but that's the ultimate truth. Jest zbliżone do schizofrenii. Ale to jest właśnie ta ostateczna prawda. God wanna express his love that way. Bóg właśnie w taki sposób chce wyrażać swoją miłość. Utmost way. W taki najlepszy sposób. May God bless you with his love. Niech Bóg błogosławi was swoją miłością. Amen. Amen.